Kiedyś prawdziwy Szwej nie pytał się dowódcy o przepustkę, bo wiedział, że nie dostanie. Prawdziwy Szwej nie rozmawiał, nie spoufalał się z dowódcą. Dowódca tylko patrzył spod byka na Szweja, kręcił głową z niedowierzaniem i dziwił się, skąd się biorą takie Szweje w wojsku. A Szwej, gdy dowódca nie widział, jednym susem pokonywał płot i czuł się choć przez chwilę jak człowiek, jak wolny człowiek. Dziś młody Szwej nie pyta dowódcy o wolny dzień za wyrobione nadgodziny, bo wie, że nie dostanie. Młody Szwej ma inne sposoby na opornego dowódcę. Młody Szwej ma zawsze do wykorzystania zaległe El Cuatro z tamtego roku, ale młody sprytny Szwej oddaje honorowo krew. Dostaje dzień wolny w dniu pobrania i kolejny następnego dnia, więc młody sprytny Szwej oddaje krew w czwartek, by zacząć weekend nieco wcześniej. A dowódca myśli, że wykiwa Szweja i wciska mu służbę na weekendzie. Młody, sprytny Szwej może się wywalić na chodniku, ale nie da się wyjechać przez dowódcę. Więc rzuca El Cuatro, by przedłużyć sobie weekend o tydzień. Następnym razem dowódca nie wciska służby młodemu, sprytnemu Szwejowi zaraz po pobraniu krwi. Dowódca z czasem przyzwyczaja się do takich okoliczności, bo młody, sprytny Szwej oddaje krew co 2 miesiące, by poczuć się jak człowiek. Jak wolny człowiek.